otwieram posiedzenie. Czytanie z listu marszałka Sejmu Mocnika. Pani Moniko, ojciec zgodził się wreszcie oddać mi moją laskę. Gucwa. Nie oburzajmy się na złośliwość przedmiotów martwych, a tym bardziej ci moszenicio. Nie wiadomo, co z tym rządem, bo jedni się zgodzili wziąć udział, a tamci odmówili i nie ma koalicji, stanowiska nieobsadzone. No nic nie wiadomo, kto tam będzie, jak to będzie, no a przecież no, można by tutaj przenieść cały gotowy rząd z Londynu. Nie pytamy, kto skąd przychodzi. Kościuszko Jacek. Tutaj niestety podpis jest sfałszowany, ale za to jest pokwitowanie za bitwę pod Racławicami. Podpisane przez dowódcę wojsk tureckich i jego konia. Jedźmy dalej. Zuzanna i starcy. Trzy miejsca w górę. Żwirko Wigura. Łokietek MS. Krakowiaczek CIA. Po polsku CIA. Ogłoszenia parlamentarne. Klub poselski kandydatów na prezesa NIK-u rozbierze się w sali numer 10. Witam Państwa po 35 latach mojej obecności w piwnicy pod Baranami. Dzisiaj właśnie obchodzimy, dziękuję za te nieśmiałe brawa, dzisiaj właśnie obchodzę mój jubileusz 35-lecia w piwnicy pod Baranami i dlatego witam serdecznie wszystkich niezebranych, łącznie z przedstawicielami Związku Zawodowego Jubilatów, Wydział 35. Szanowni Państwo, to co za chwilę, a właściwie przed chwilą usłyszeliście, to był skrót, fragment nagrania z płyty CD, która została wydana jesienią zeszłego roku. Piwnica pod Baranami live, czyli na żywo, ze mną, że tak powiem, w roli głównej, ponieważ jest to mój tam zaprezentowany dorobek, zwłaszcza z tych lat wcześniejszych, to są lata, początek lat 90. no i też jakieś późniejsze lata również. Oczywiście oprócz mnie na tej płycie są inni wykonawcy, również tacy, których już nie ma wśród nas, jak Halina Wyrodek, Krzysztof Litwin czy Marek Grechuta. Ale oczywiście są również tacy, którzy są wśród nas, ja oczywiście też do nich należę i mam nadzieję, że wszyscy jeszcze długo, długo będziemy wśród nas. Szanowni Państwo, a tak naprawdę to z tym fragmentem, który Państwo słyszeliście, to właściwie chodziło o to, żeby można było się zapoznać, jak powinna reagować publiczność. Szanowni Państwo, to jest ta płyta, o której mówiłem. Można się z nią gdzieś zapoznać. To jest taki eufemizm z mojej strony, ale zachęcam do zapoznania się rzeczywiście z tą płytą, bo myślę, że płyta jest całkiem niezła. Co ja mówię, jest fantastyczna, więc zachęcam. Szanowne panie, szanowni panowie, na ten mój jubileusz poprosiłem kilkoro koleżanek i kolegów z piwnicy pod Baranami i nie tylko, żeby zechcieli uświetnić swoim występem no, ten mój jakże słuszny jubileusz. Szanowni państwo, mam nadzieję, że to wszystko, ten cały program przypadnie Państwu do gustu i zaczynamy od artysty, który jest właściwie z nami od samego początku, od początku istnienia piwnicy pod Baranami. Kiedyś specjalnie dla niego Wiesław Dymny napisał tekst, muzykę skomponował do tego tekstu Zygmunt Konieczny i tak powstała, śpiewana już 120 lat, trochę przesadziłem, 60 parę lat to już na pewno pieśń Konie apokalipsy. Szanowne panie, szanowni panowie, Tadeusz Kwinta.
nikt nie chodzi, gdzie nic się nie rodzi, gdzie tylko białe jabłonie stoi przy drodze na jednej nodze, rower, a w nim cztery konie. Jeden koń czarny jest tak jak murzyn, tak jak aksamit, jak kura duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, chrapie chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są, i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Gdy mnie ktoś goni i pyta o konie, co stoją w starym browarze, mówię, że nie wiem, zresztą się dowiem, może się jeszcze okaże. Jeden koń czarny jest tak jak murzyn, tak jak aksamit, jak kura duży. Drugi koń biały jest tak jak mleko, jak śnieg ten koń biega tak lekko. A trzeci koń to koń ze stali, chrapie chrapliwe, oko się pali. A czwarty koń to koń czerwony, a wszystkie spętane są i powiązane są, i skrępowane są. I warkoczyki mają te cztery ogony. Pewnego razu może od kazu zatruły się wszystkie konie, pijane piwem, leżą nieżywe, jak spadłe płatki jabłoni. I powstał strach i wielki wstyd. Może te konie zabiłem ja, a może ty, może ta czarnowłosa, co w uszach ma klipsy. Szanowni panowie, jeśli na horyzoncie widzę wielką gitarę, która ciągnie za sobą szczupłą dziewczynę, to nieomylny to znak, że tą dziewczyną jest Agata Ślazyk, która za chwilę tutaj się pojawi i wykona dla was, szanowni państwo, pieśń, no również starą, może nie tak starą jak ta poprzednia, którą państwo słyszeli, ale również skomponował ją Zygmunt Konieczny. Nie będę mówił tytułu, państwo sami się zorientują. Agata Ślazyk. Wyobraźmy sobie, że ta muzyka rozbrzmiewała kilkadziesiąt lat temu podczas pewnego przyjęcia. Przyjęcie miało miejsce w Krakowie. Podczas tego wieczoru Krystyna Zachwatowicz,
usłyszała od Andrzeja hrabiego Krasińskiego pewien zabawny tekst. Tekst na tyle spodobał się artystce Piwnicy pod Baranami, że zapytała Zygmunta Koniecznego, czy byłby skłonny napisać muzykę. Tak ponoć narodziła się ta piosenka. Jak on mi mówi, że go świat w ogóle drażni, że w środowisku on się czuje źle, że ze mną jedną chciałby być w przyjaźni, to chętnie mogę, bardzo proszę, czemu nie? Jak on mi mówi, że jest całkiem sam, że do nikogo nie ma wprost otworzyć ust, to ja bym chętnie z nim chodziła tu i tam, lecz dlaczego przy tym mnie dotyka w biust? To taka głupia, to ja już nie jestem, może głupia, ale taka to już nie. I zaraz się domyślam, czego on chce. A jak poszłam z nim pod barany, to dlatego, że grał Krzyś Janicki. Jaki on zabawny. A potem on powiedział, żeby pójść do niego, że on obrazki różne ręczne w domu ma. Obrazków nie miał, tylko tapczan ma, gdzie śpi i czyja nuzia. Tak się pytał, że niby nie wie czyja. I różne inne części także ściskał mi. Nerwowy strasznie był i w końcu krzyknął: Gieniu! Bo ja Eugenia jestem, powiada, tak nie może być. Ja nie chcę cię mieć pierwszy na sumieniu. Chcesz nietkniętą być? Powiada, idź. To taka głupia, to ja już nie jestem, może głupia, ale taka to już nie. I skoro raz już tu jestem, i skoro nie jest mi źle z tem, to przepraszam, to już trudno. To niech tknie. Cztery nieudane próby zakończenia Hejnału Mariackiego. Kulminacyjnym punktem tegorocznych Dni Krakowa był historyczny pokaz odtworzenie tatarskiego najazdu na miasto. Intencją pomysłodawców była wierna inscenizacja ataku wojsk tatarskich na podwawelski gród wraz z wykonaniem legendarnego strzału z łuku, który pozbawił życia trębacza, gdy ten sygnałem swej trąbki chciał ostrzec mieszkańców przed nadciągającym zagrożeniem. W rolę Tatarów wcielili się sportowcy sekcji łuczniczej jednego z krakowskich klubów sportowych. Mieszczanami byli członkowie Bractwa Kurkowego. Hejnaliści mieli za zadanie odegrać hejnał w jego pierwotnej postaci bez słynnego urwania. Doktor habilitowany Wiktor Zagórny, dziekan Wydziału Historycznego UJ, od lat toczący boje o prawdę w historii, pragnął udowodnić, iż strzał oddany z łuku zza murów obronnych Krakowa nie mógł dosięgnąć wieży kościoła Najświętszej Marii Panny. To będzie wspaniała lekcja poglądowa o różnicach między ludowymi podaniami a naukową wiedzą historyczną. Przy okazji będzie to prawdziwe święto i myślę dobra zabawa dla mieszkańców i turystów, mówił dziekan. Dopiero czwarty hejnalista, którego z przeszytą strzałą szyją odwieziono na ostry dyżur do kliniki przy ulicy Kopernika, spowodował, że profesor przerwał inscenizację. Żadnemu z nich nie udało się dokończyć melodii. Zawiedziona publiczność usłyszała hejnał, jaki zna od lat. To był przypadek, zbieg okoliczności, nic więcej, skomentował całe wydarzenie Zagórny. Nadal twierdzę, że to jest niemożliwe. Podobnie jak z legendą mówiącą o smoku pożerającym dziewicę, czy też królewnie, która miałaby się jakoby topić w Wiśle. Również te bajdy poddam również weryfikacji. Posłuchajcie teraz Rafała Jędrzejczyka,
który wykona romans Aleksandra Bertyńskiego, Gdzie są te dni. Szanowny panie, szanowni panowie, Rafał Jędrzejczyk. Gdzie jesteś, Rafale? Rafał Jędrzejczyk, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Tam w teatrze przed każdym spektaklem zapowiadają go jako artysty piwnicy pod Baranami. Gdzie są te dni? Rafał śpiewa. Można. Długo mi się wydawało, że ta pieśń jeszcze nie dla mnie, a potem pewnego dnia spojrzałem w lustro i okazało się, że już mogę to śpiewać. Łza się w oku zakręciła, ale trzeba się do tego tylko uśmiechać. Gdzie są te dni, te piękne dni, gdy człowiek dobrze wiedział jak żyć, gdy w jedną noc okrążał świat tanecznym krokiem z balu na bal? Gdzie podział się ten trybun szmer, gdy pierwszy wyścig w sezonie szedł od braw i barw, aż pęczniał tor, a konie? Gdzie te konie są? Posiwiało, poszarzało jakoś tak. Posiwiało, poszarzało, że aż strach. Ledwie człowiek się obejrzał, gdzieś w oddali zniknął pejzaż, pejzaż, który tak pokonał nas. Posiwiało, poszarzało jakoś tak, przeleciało jak przez palce piach. Ledwie się obejrzał człowiek, gdzieś w oddali znikły konie, konie, które przecież tak kochały nas. Gdzie jest ten czas, ten szczęsny czas, gdy los nam sprzyjał, rzekłbym aumas, gdy miesiąc niósł obietnic sto, które spełniała najbliższa noc? Gdzie podział się ten męski blichtr, wyniesiony prosto z żurnala mód, ten męski wzrok, ten oka błysk, a konie? Gdzie te konie są? Posiwiało, poszarzało jakoś tak. Posiwiało, poszarzało, że aż strach. Ledwie się obejrzał człowiek, gdzieś w oddali znikły konie, konie, które tak kochały nas. Posiwiało, poszarzało jakoś tak, przeleciało jak przez palce piach. Ledwie człowiek się obejrzał, gdzieś w oddali zniknął pejzaż kolorowych i szalonych lat. Ledwie człowiek się obejrzał, gdzieś w oddali zniknął pejzaż kolorowych i szalonych lat.
się również ukłonił Rafale. Proszę cię, proszę, bo publiczność jest zachwycona. Jak słychać, to oczywiście. Rafał Jędrzejczyk, szanowni państwo. Szanowni, a za chwilę pokażemy niedzielny serial filmowy. Jest to sezon 49, odcinek 206. A teraz powiem pokrótce streszczenie poprzednich odcinków. Gwałty, rozboje, napady, morderstwa, strzelanina, krew się leje, bandytyzm i w dodatku drobne oszustwa. Hello, Bill. Cześć, Bill. Hi. Cześć, Jack. I'd like to talk to you. Chcę z tobą pogadać. What about? Co ty powiesz? When will you give me my money back? Kiedy mi oddasz moją forsę? Fuck you. Daj spokój. When will you give me my money back? Kiedy mi oddasz moją forsę? Fuck you. O czym ty mówisz? When will you give me my money back? Kiedy mi oddasz moją forsę? Fuck you! No zejdziesz z tej forsy! Give me back my money or you're a dead. Oddawaj albo jesteś już martwy. A gówno! Shit! No. O kurwa! O panienko! I don't like what you're saying. Nie podoba mi się to, co mówisz. It's not me, that guy translated it wrong. To nie ja, to ten frajer źle tłumaczy. Right. It's because of you I can't get my money back. Racja, przez ciebie nie mogę dostać mojej forsy. Right, he can't get his money because of you. Spieprzaj. Get out. What? Co? No nie kapujesz wynocha. Don't you understand? Ty też, dupku. Ja? Mi? No, ta. A wynoście się obaj, mam dosyć tych dupnych filmów. Wszyscy się wynoście do diabła. Spieprzać, albo was rodzony dom dziecka nie pozna. Już nie żyjecie, lipne dupki. Fuck off! Szanowni państwo, a za chwilę przed wami nasza wspaniała Dorota Ślęzak. Posłuchajcie jej autorskiej pieśni, bo to ona skomponowała muzykę do tekstu Izabeli Glebańskiej. Tytuł pieśni: Tancerka Nadziei. Szanowne panie, szanowni panowie, nasza srebrnogłosa Dorota Ślęzak. Zanim zaśpiewam, Krzysiu, to ja chciałabym ci podziękować za jedną rzecz. Mianowicie na dwa sposoby. Jedna rzecz, ale na dwa sposoby. Za wprowadzenie w arkana jazzu chciałam ci podziękować, Krzysiu. I na dwa sposoby. Jeden sposób to dziękuję za audiofilskie spotkania jazzowe u ciebie w mieszkaniu. Tak, to jest jedna rzecz. A druga rzecz to chciałam podziękować za niezliczone płyty z muzyką jazzową, które mi podarowałeś. Także bardzo dziękuję, Krzysiu. Zielonego drzewa, jestem tancerką nadziei. Kładę się aż po horyzont, mrokiem ruchomej przestrzeni tkam niepowtarzalne obrazy. Światu refleksy kradnę, byś przyszedł. Pokładce pragnień spowitych mur prześcieradłem. Tańczę. Tańczę wokół zielonego drzewa,
na wietrze zdarzeń kadzidła wiary im palę. Tańczę, tańczę. Żalem trzepocą na wietrze zdarzeń kadzidła wiadry im palę. Tkam niepowtarzalne obrazy, światu refleksy kradnę, byś przyszedł po kładce pragnień spowitych nur prześcieradłem. Tańczę, spójrz, tańczę. Ślęzak. Gratuluję. Dziękuję, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, może teraz pora na to, żebym przedstawił naszych wspaniałych muzyków. Paweł Kuźmicz na gitarze basowej. Agata Półtorak na skrzypcach. Michał Półtorak na skrzypcach. Michał Chytrzyński, nie zgadniecie, na skrzypcach. Jerzy Odromąż-Wysocki na gitarze, to ten chłopak z gitarą. Przy fortepianie, tym razem Paweł Pierzchała. Mówię tym razem, bo tutaj różni przychodzą. W tym dzisiaj jest, to nas, jest Paweł Pierzchała na zmianę z Tomaszem Kmiecikiem. Szanowni Państwo, za chwilę pojawią się na scenie dwie artystki, które... Proszę sobie wyobrazić, jednocześnie zaśpiewają tę samą piosenkę. Tamara Kalinowska, autorka, śpiewająca oczywiście, i Kamila Klimczak, aktorka. Szanowni Państwo, a śpiewająca naturalnie. Artystki na scenie i artystki w pieśni. Śpiewać nie hosanny, niczym anielski chór. Mnie pisać nieustannie, nie licząc zdartych piór. Postać, gdy mną jest bez reszty, wiersz, kiedy sercem zrymuje. To właśnie moja jest przestrzeń i wiem, że tym jestem, jak czuję. Nam dwie miłości dano, scenę i ramię twe, a każda tak zachłanna i wyłączności chce. W każdej zatracić się pragnę i każdej utracić się boję, bo obie są me miłości i oba spełnienia są moje. To moja wolność, jak wiesz, i nie dam jej sobie odebrać. Ucząc się roli, pisząc aż boli, gram, aby siebie nie przegrać. To moja wolność i nikt mi jej nie ograniczy.
choć tak nie muszę jej poznać, jak pies spuszczony ze smyczy. Czy myśmy tak wybrały, czy tak nam wybrał Bóg? Czy dziwiłby się nami, gdyby się dziwić mógł, że im się bardziej spalamy, tym więcej jest w nas płomienia, im bardziej w czas dojrzewamy, tym bardziej spokoju w nas nie ma. Deski skrzypiące pod nami, klucz wiolinowy na niebie, w nas oceany wiecznego szukania drogi od siebie do siebie. To moja wolność, jak wiesz, i nie dam jej sobie odebrać. Ucząc się roli, pisząc aż boli, gram, aby dotrzeć do sedna. To moja wolność i nikt mi jej nie ograniczy. Czasem mnie braknie przy tobie, mogę się z tego rozliczyć. Spróbuj nie odejść, bo tej roli boję się przegrać. To moja wolność i nie dam jej sobie odebrać. Spróbuj nie odejść, bo tej roli boję się przegrać. To moja wolność i nie dam jej sobie odebrać. Tamara Kalinowska i Kamila Klimczak. Szanowni Państwo, posłuchajcie teraz fragmentów oryginalnego wykładu profesora Jana Miotka, wygłoszonego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Tadeusz Kwinta. Kiedy się człowiek potknie albo skaleczy, to woła, no, au, no, jak jeszcze, no, blisko, o kurwa, to lapidarne słowo wyraża jakże wiele uczuć, począwszy od zdenerwowania, kurwa, rozczarowania, no nie, kurwa, poprzez zdziwienie, o kurwa, fascynację, kurwa, podziw, na kurwa, na radości, kurwa, i satysfakcji, a żeś, kurwa, kończąc. Przeciętny Polak w rozmowie z przyjacielem opowiada, idę sobie stary, patrzę, a tu taka dupa, że o kurwa. Kurwa może również występować w charakterze interpunktora, no, czyli zwykłego przecinka. Siedzę, kurwa, na niego patrzę, kurwa, tam, kurwa, jego żona się, kurwa, wkurwiła, no nie, kurwa? Czasem, kurwa, występuje jako zastępująca tytuł naukowy albo służbowy, gdy nie wiemy, jak zwrócić się do jakiejś osoby płci żeńskiej. No, chodzisz tu, kurwo, jedna. Używamy też kurwy do charakteryzowania osób. Brzydka kurwa to ona nie jest. Usiąść, kurwa, takiej kurwie to kurwa na pewno nie pożyczę. Czy też jako
przerwy na zastanowienie. Czy ja lubię poziomki? Wyobraźmy sobie, jak ubogi byłby słownik przeciętnego Polaka bez prostej kurwy. No idziemy sobie po ulicy, potykamy się nagle, więc mówimy do siebie: bardzo mnie irytują te nierówności chodnika, które narażają mnie znienacka na upadek. Nasuwa mi to złe myśli o władzach gminy. A przecież wszystkie te i o wiele jeszcze bogatsze treści i emocje wyraża proste oś kurwa, które przecież załatwia sprawę. Gdyby Polakom zakazać kurwy, niektórzy z nich w ogóle przestaliby mówić, gdyż nie potrafiliby inaczej wyrazić swoich uczuć, myśli. Cała Polska zaczęłaby się porozumiewać na miny, na gesty, no i doprowadziłoby to do nerwic, nieporozumień, niepewności, niepotrzebnych naprężeń w narodzie polskim. A wszystko przez jedną małą kurwę. Spójrzmy jednak na rodowód tego słowa. Kurwa wywodzi się z łaciny od kurwa, czyli krzywa. Pierwotnie w języku polskim kurwa oznaczała kobietę lekkich obyczajów, czyli po prostu dziwkę. No dziś kurwę stosujemy również czasem i w tym kontekście, ale mnogość innych znaczeń całkowicie przykrywa to jedno. Można więc z powodzeniem stwierdzić, że kurwa jest najczęściej używanym słowem przez Polaków. No i teraz dziwi tylko jedno. Dlaczego słowo to nie jest używane publicznie? No bo przecież praktycznie raczej nie słyszymy, żeby politycy czy dziennikarze wplatali w swe zdania takie zgrabne kurwy. A pomyślmy, o ileż na przykład żarliwie brzmiałoby takie orędzie prezydenta albo prognoza pogody wygłoszona w następujący sposób. Na zachodzie zachmurzenie będzie kurwa umiarkowane. Wiatr raczej kurwa silny. Temperatura maksymalna około minus 2 stopnie Celsjusza, więc kurewsko kurwa zimno będzie. A tak w ogóle to chyba kurwa jesień idzie. Tadeusz Kwinta kłania się Państwu. Szanowni Państwo, i tutaj ciśnie mi się na usta tylko jedno słowo wyrażające mój podziw. A tak swoją drogą wyobrażam sobie jeszcze takie orędzie prymasa na przykład. Albo orędzie marszałka Senatu. Kto wie? Szanowni Państwo, Basia Stępniak-Wilk, widzę, że już jest gotowa. Zaraz pojawi się na scenie mój gość dzisiejszy w piosence z własnym tekstem. To był Blondyn, muzykę skomponował Aleksander Brzeziński. Aleksander Brzeziński. To był Blondyn, to nie ulega wątpliwości. Prawda, Basiu? Barbara Stępniak-Wilk. Skraszonych forsycjami mgieł, niczym wenera z morskich pian, choć wiosna letni jawi się, wakacji sen w nim on i ja. To był blondyn, męska odmiana Bella Pio.
blondy uśmiech roztaczał w krąg dżokon, budząc wśród pań powszechny dreszcz. Choć górski szlak się giął od blondyn, ujął go czarnych oczu mądrych i choć ogólnie był porządny, w szczegółach był porządny mnie. To był blondyn, w mym sercu zaraz objął rządy, bo złoto włosy amor krążył skutecznie nad turnusem mym. Starczyło więc, by spojrzał on, bym, wprost mówiąc, zapłonęła z żądzy, coś na kształt erotycznej bomby. Ach, taki wstyd, ach, taki wstyd. To był blondyn i wprawdzie lądek strój, nie Londyn, lecz jak ta misa miał bioprądy, została po nim wspomnień garść, bo poróżniły nas poglądy na temat takiej jednej flądry, na taką tylko samosądy, ach za rok, ach za rok. Brunet, jak Bóg da. Szanowni Państwo, a teraz będzie premiera. Chociaż prapremiera tej piosenki miała miejsce wiele lat temu, ale była wtedy zupełnie inaczej wykonywana. Teraz jest zupełnie inna aranżacja, także to jest prawie że nowy utwór, chociaż melodia jest oczywiście ta sama, którą skomponował Tadeusz Leśniak. Tekst napisał Krzysztof Janicki, czyli dzisiejszy jubilat, czyli ja, a śpiewać będzie też mój dzisiejszy gość i to będzie właściwie jakaś taka premiera również z tego powodu, że po raz pierwszy na deskach piwnicy pod Baranami. Tytuł pieśni Żal serc, a śpiewa Katarzyna Dłużniewska. Mogłabym dla ciebie biec przez płonący las, tylko gdzie jest taki milion świec, który wciąż się tli, żar osuszy łzy. Mogłabym dla ciebie żyć przez okrągły czas, tylko gdzie jest tego życia nić, które pękło w szwach, źle skrojony łach. Lepiej popatrz tam na obłok, w ciszy, która jest gdzieś obok. Żal serc, dwóch serc, duet, który śpi solo tyle dni. Lepiej wszystkie rzuć do rzeki.
ciężkie jak powieki. Przemoknięty anioł stróż w nasze skrzydła wpadł. Miłość jak przelotny bukiet róż, jak spłoszony ptak, wciąż mu nieba brak. Nieuchwytny wiatru szept, w czułych liściach słów, minion drzew, po których został step. Wysp bezludnych wspis, na nic kończy list. Lepiej spojrzę tam na obłok, w ciszy, która jest gdzieś obok. Żal serc dwóch skerc, duet, który śpi solo. Kasia Dłużniewska się kłania. Dziękuję. Zaskakującego odkrycia na kenijskiej sawannie dokonali szwedzcy naukowcy. Rozmowa z profesorem Bjarnem Undleglufolglungenströmem. Panie profesorze, jak to możliwe, żeby z początkiem XXI wieku zdarzały się jeszcze takie niespodzianki? Tak. To rzeczywiście można odebrać jako coś zaskakującego. Jednak jako naukowcy zawsze musimy się liczyć z różnym rozmieszczeniem biologicznej egzystencji zwierząt. Natura często nie jest zbyt konsekwentna. Ale to przecież niewiarygodne. Zebra w Afryce? Kto by pomyślał? Nie jest to dla nas aż taką niespodzianką. Od dawna podejrzewano, że tego typu zwierzę musi gdzieś występować.
O ewentualności jego istnienia można wyczytać choćby u Pliniusza. Jednak ma pani rację. Cały czas naukowcy sądzili, że istnienie tego gatunku możliwe jest tylko w krajach północnych. I to praktycznie za kręgiem polarnym. Wiele lat zajęło nam poszukiwanie tego zwierzęcia powyżej 65 równoleżnika. W końcu jednak postanowiliśmy pójść tropem badaczy norweskich i spróbować szczęścia w Afryce. Podobnie jak to było z krokodylem. Udało się. Zebrę znaleźliśmy właściwie natychmiast. Właśnie, zebra. Skąd ta nazwa? Zwierzę miało ją wypisaną na zadzie. Na zadzie? Tak, to trochę zaskakujące. Normalnie, jak wiemy, nazwy umiejscowione są w przednich partiach łodzia. Jedynie u żyraf umiejscowiona ona jest na podniebieniu. Stąd wieloletnie kłopoty z nazwaniem tego zwierzęcia. Czy oprócz nazwy na zadzie, zebra charakteryzuje się jeszcze czymś szczególnym? Pewną niespodzianką jest, że poszukiwane zwierzę to ssak. Cały czas sądziliśmy, że będzie ono należało do rodziny owadów. Ależ to ogromna różnica. Zapewne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że szukaliśmy zwierzęcia, a nie dajmy na to pudełka pasty do butów, nie jesteśmy znów tak bardzo zaskoczeni. No żartuję. Niekoniecznie. Naukowcy francuscy dawno temu poszukiwali takiego pudełka i po wielu latach w lasach Nowej Zelandii trafili na ptaka kiwi. Więc to stąd wzięła się nazwa pasty? Nie, stąd się wzięła nazwa ptak. Jak to? Normalnie. Znaleźli kiwi, które na opierzeniu miało wypisane ptak. No tak. Wszyscy wiemy, że ptaki występują w Nowej Zelandii. Skąd się w takim razie wzięła nazwa kiwi? Pastę do butów nazwano tak dawno temu na cześć wszystkich zwierząt latających. Ptak, jak wiadomo, jest kiwi należącym do nielotu. Wróćmy może do zebry. Czy oprócz tego, że nie jest owadem, czymś jeszcze was zaskoczyła? Niczym. Jest ssakiem z rodziny koniowatych, nie posiada skrzydeł, ma cztery nogi i normalną sierść. A Francuzom trafiła się wówczas o wiele większa gratka. Znaleźli zwierzę, które jako jedyne z dotychczas znanych nie jest w paski. No i ma skrzydła. Właśnie. Tak to zwierzę wyjątkowe. Niemniej jest pan głównym pretendentem do tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie zoologii. Byłby to dla mnie zaszczyt otrzymać nagrodę imienia wielkiego odkrywcy wieloryba. Alfred Nobel odkrył dynamit, jeżeli się nie mylę. Nazwa umiejscowiona w strumieniu wygnotowanej przez wieloryba wody jest dość nieczytelna. Zupełnie niedawno udało się ją prawidłowo odczytać. Zatem ten olbrzymi ssak morski to nie dynamit? Nie, wieloryb. Swoją drogą Nobel odkrył go szukając zapałek. W takim razie jeszcze jedno pytanie. Czy zebrom grozi podobny los, jaki spotyka wieloryby? Nie. Zebry nie wybuchają. Dziękuję bardzo za rozmowę. Odkryty niedawno rękopis partytury jednego z dzieł Wolfganga Amadeusza Mozarta. Oprócz nut zawiera także słowa. Jak się okazuje, Mozart był nie tylko znakomitym kompozytorem, lecz również tekściarzem. Partyturę znaleziono w koszu na pulpicie programu Microsoft Windows po przeskanowaniu jej programem antywirusowym. Mów, co chcesz, tak w życiu zdarza się. Mróz czy deszcz, znowu uchlały się. Żona nie daje w nocy spać, chyba cię nie chce znać. Nie wiesz, czy w zęby dać, czy też nie warto. Lepiej zdjąć już palto i powiedzieć palto delikatnie sześć. Idą święta, skąpa renta, skręta nie zapalisz już. I choć płaczą dzieci, bida świeci, jakoś leci, nie tak źle ci. Czy słyszysz to? Ale gro, które ciągle w duszy gra, i nocą i za dnia, z pianina lecą drwa. La, 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 sia, la, 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 la. Forte wyrzec, aż pęka, piec ktoś puka, puk, puk, puk.
pan się uspokój, drogi panie. Pan mi nie daje spać. Ja przecież muszę rano wstać. I to sąsiadka, wariatka. Więc dość, gdy bieda ci doskwiera. Nie masz na dekosera. Kieszenie jak dwa zera. Coś rano z drzwi pościerał. Ach, jaki wstyd. Kim stanie świt, dzieciaki znów pomalują brzydko drzwi. Łobuzy ja wam dam. Znajdź grosz choć na fryzjera. Zrób łeb na Robespiera, spojrzenie menedżera, nogawki na lakierach. Niech żyjesz pan, więc co ci tam założę się, że napiszesz wielki hit, już czuję duży szmal. Poleci teraz jak znud, nareszcie proste jest wszystko jak drut. Gdy zrozumiesz, powiedz understood. Grunt to bunt i z grubsza jakiś zysk, eurofunt. I dolar też jak pysk. Kurczę, jak bardzo chce się żyć. Bo przecież co tu kryć. Zaczynam mocniej bić ci serce, kiedy już nie czujesz biedy. Ale za to wtedy zakochałeś się. Ale dupa, wreszcie tutaj rym mi wyszedł dobry, nie? Takie con amore na niedole. Nerki chore w samą porę cię. Słyszysz to, mówisz kocham jak nigdy dotąd. Nie, kochałem jeszcze nie, ni nocą, ni we dnie. Nie, 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 czy to źle, źle, źle. Licho nie śpi, staccato drzwi, ktoś puka, znów puk, puk. Dość tego grania, drogi panie, znów pan przekroczył tak. Radar namierzył, to jest fakt, oto mandat, za szybko pan gra. Dwa policyjne byki, wiolinowe kluczyki, zabrały ci i smyki, cóż mają złe nawyki. I jeszcze gaz, w uszy nieraz to prawdy, to już przekracza wszystko, co jest muzyk w stanie znieść. Co chcą od tej muzyki, w mundurach psy krytyki, są gorsi niż trądziki, niż klatka na korniki. Ach, psia ich mać, nie ma co łkać, zagraj także heavy metal, to jest sweet, przy tobie ledwo brzdęk, dopiero teraz jest huk, tutta la forza, że zwala aż z nóg. A nad tobą tylko sam Pan Bóg. Twórz więc już, chwyć pióro, zeszyt i tyle, nikt nie puka już do drzwi. Zacznij apasjonato, spokojnie choć rubato. Nie polej nut herbatą, z mapą pomylą w NATO. Wywalą jeszcze za to i skończy się legato, nim zacznie moderato, skubane pici kato. Co ja tu bredzę, Boże, odbiło mi się gorzej. Miała być uwertura, wychodzi wielka bzdura. Kretyńskie idiotyzmy, jakieś złe wyrazy, głupie frazy, nocne zmazy, więc co chcesz, tak w życiu zdarza się. Mróz czy deszcz, znowu urżnąłeś się, żona. Szanowni Państwo, dosyć już tych pijackich ekscesów. Poprosiłem ją, aby dzisiaj specjalnie na ten mój jubileusz zaśpiewała pieśń Chrystusie. Tekst, wiersz Juliana Tuwima, muzykę skomponował ksiądz Wiktor Sopora. Szanowne panie, szanowni panowie, wita was Ola Maurer. Strasznie zapłaczę.
Szanowni Państwo, nie było go z nami przez wiele lat, ale wrócił po tych latach do kabaretu jak ten syn marnotrawny i teraz niech się wytłumaczy, niech opowie, co przez ten czas robił i dlaczego to nie mogło potrwać trochę dłużej. Alosza Awdiejew. Przecież to jest akcja między nami, dobra, rozumiesz? Nie, no możesz być w kabarecie. Robimy tak, jak jest w kabarecie po prostu. No dobra. No tylko no teraz już co? Czyli, że skandalicznie robimy. Dobra, niech to wszystko zostanie tak, jak jest. Szanowni Państwo, to nie było za... Ćwiczyliśmy ten greps 4 tygodnie. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć przede wszystkim, że w związku z tą taką niepewną sytuacją u naszych wschodnich granic, tam na Ukrainie, chcę Państwu powiedzieć, że my możemy spać spokojnie, Alosza Awdiejew jest całą mniejszością rosyjską w Polsce. Prawdziwy przedwojenny konferencjer. Wszystko czymy jak biustonosz. Jakbyś się urodził przed wojną, też byłbyś Polakiem. Jakbym się urodził przed pierwszą wojną światową, to miałbym trudności. No, to wtedy ja byłbym Rosjaninem. No. No właśnie, wtedy bym z tobą w ogóle nie chciał mieć żadnych relacji i w ogóle bym cię nie poznał.
Wiedziałem, że ty jesteś nietolerancyjny. O, proszę bardzo, oto przykład polskiego nacjonalizmu i ksenofobii. O, proszę. W tym kraju, proszę państwa, nie da się być prawdziwym patriotą. Krzysiu, ja naprawdę jestem wzruszony, że mnie zaprosiłeś do swojego jubileuszu. Chciałem ci złożyć życzenie. Takie, jak to satyryk satyrykowie, żeby twoje kawały były tak śmieszne, jak twoje życie. No, słuchajcie, teraz muszę to zaśpiewać, bo ja nie tylko gadam, jeszcze umiem też śpiewać. Ale możesz coś jeszcze powiedzieć, Jaroszak. No, oczywiście, jak, tak. Jak chcesz też mało. No, wybrałem. Możesz na przykład na poczekaniu wymyślić lepsze życzenie. Wiesz co, żeby znaleźć prawdę, trzeba ją głęboko schować. Rozumiem, że to dotyczy przede wszystkim ciebie. No wiesz, oczywiście. No. I wszystkich, którzy szukają prawdy. No w każdym razie postanowiłem dla Krzysia coś takiego znaleźć naprawdę śmiesznego. A to jest bardzo trudne, bo to jest schowane i trzeba szukać czas. Albo czasem śmieszne jest jako ludzi. Nie szukasz i jest śmieszny też. I wtedy nikt się nie śmieje. Proszę państwa, a więc często mnie pytają, czy ja się nie urodziłem w Odesie. I też mnie pytają, bo Odesa jest związana z tym właśnie poczuciem humoru rosyjsko-żydowskiego. No, tak mnie pytają. Znaczy, ja rzeczywiście namawiałem mamusię, żeby mnie urodziło w Odesie. I nawet prawie umówiłem, ale niestety urodziło mnie 2 miesiące wcześniej. Takie miałem, więc nie udało się w Odesie. Ale nadal kocham Odesę, wspaniały kraj, wspaniałe miasto. Wszyscy są piśmienni, tylko nie mają na czym pisać. Więc robią takie różne ogłoszenia społeczne. No widzieliśmy w autobusie taki napis. Żebyś tak dojechał, jak zapłaciłeś. Bardzo mi się spodobało. A gdzie w autobusie? Nawet na cmentarzu widzieliśmy, na nagrobku taki napis był fajny. Teraz już chyba torbo uwierzyłaś, żem chorował. Bardzo mnie to wzruszyło. W ogóle Odessa to jest takie centrum w ogóle humoru. Wystarczy posłuchać, co oni mówią. Co oni mówią. Na przykład słyszę coś takiego. Mówię, Mojsze, dlaczego ty tak wczoraj krzyczałeś na swoją żonę? Bo mi nie powiedziała, na co wydała pieniądze. A dlaczego dzisiaj tak na nią krzyczałeś? Bo mi powiedziała. Prawda, to jest po prostu życie. Nic nie wymyślę. Wszystko biorę, słuchajcie, życie. I to jest taki ludowy, wspaniały humor, prawda? Taka pani się skarży do swojego przyjaciela. Mówi, ja jestem taka nieszczęśliwa. Taka gruba i samotna. Mówi, Saro, co ty mówisz? Jaka ty jesteś gruba? Pokaż mi, gdzie ty jesteś gruba. Może cię jeszcze pokazać, gdzie jestem samotna. To samo życie. Nie wymyślił, słuchajcie. W Odesie taki facet wchodzi do parfumerii i mówi, proszę wodę kolońską. A ekspedientka mówi, jaką wodę? Proszę tą. Ekspedientka mówi, tej wody już nie ma, skończyło się. Została tylko taka. Nie wiesz, co się dzieje w Odesie, słuchajcie. Taka młoda małżonka przychodzi do tego młodego męża i mówi, ty wiesz, że to było doktora Rosenkranza? On mi powiedział, to co my myśleliśmy, że to orgazm, okazało się, że to jest astma. A coś takiego. Mówi, Monio, ja cię bardzo proszę, za chwilę, ja nie mam czasu, ja muszę gdzieś iść, ale za chwilę przyjdzie pan Ceperowicz. Ja cię bardzo proszę, Monio, daj mu w mordę. Ja cię wieczorem oddam.
Ja tego nie wymyśliłem, słuchajcie, to jest cała Odessa wspaniała. I zaśpiewam piosenkę z Odessy o nieszczęśliwej miłości. Zresztą cała, wszystko, cała miłość jest nieszczęśliwa, ponieważ jak wszystko, miłość też się kończy, nie? Ale czasem nawet kurde się nie zaczyna. One, two, three, four. Kiedyś pod ptaką ja z rudą mańką szedł. Miałem wtedy do niej bardzo mocny pęd. Miała takie nóżki, że można było paść, więc postanowiłem z nią do knajpy sobie zajść. Chodzę więc do knajpy, czuję wódę swąd, ciągam swój kapelusz i rzucam z werwą kot. Potem pytam Maniu, co ty będziesz pić? Ona na to coś mi w głowce nie przestanie ćmić. Ja cię się nie pytam, co tam może ćmić, a ja ciebie pytam, co ty będziesz pić. Wino albo wódę, albo coś napić. No bananowy, słodki likier, czy w ogóle nic. Wypiliśmy piwa i wódki po 100 gram. I gadka się zaczęła, co słychać tu i tam. No a kiedy wóda zaszumiała, hej, osy z nocnych wiesz uczuciach oświeczyłem jej. Szuchów zagranicznych kupię ile chcesz, tylko się nie wahaj i moje serce bierz. Będziesz sobie żyła, ja w rozkosznym śnie, no nie bądź Mania taka durna i pokochaj mnie. Ależ Mańka głupia, na co czekasz wciąż? Myślisz, że do ciebie tam lepszej przyjdzie mąż. Jestem przecież piękny i mam dobry smak. Albo może Mańka myśli, że mi forsy brak. Niech cię diabli wezmą, kochaj kogo chcesz. Ja se znajdę inną, a ty się lepiej szczesz. Jestem już spokojny, przeszła mnie już złość. Pójdę, znajdę inną Manię, bo cię mam już dość. Jestem już spokojny i przeszła mi już złość. Pójdę, znajdę inną Manię, bo cię mam już dość. Co? W życiu nie miałeś takich braw, Alosza. W życiu nie miałeś takich braw, Alosza. Alosza w niej, szanowni państwo. Ja mam brawa tylko wtedy, kiedy nikogo nie ma, wiesz? Alosza w niej, jeszcze raz się kłania. Nasz wspaniały patriota. Alosza w niej, bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję bardzo za obecność. Szanowni państwo, teraz co tam będzie teraz? Aha, teraz będzie, szanowni państwo, teraz będzie prapremiera, więc słuchajcie uważnie, pieśń, która nosi tytuł Zemsta. Napisali ją swego czasu Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski i proszę sobie wyobrazić, że ta pieśń jeszcze nigdy przez nikogo, nigdzie nie była wykonywana. Tutaj za chwilę na tej scenie będzie wykonana po raz pierwszy. Oni nawet na próbie tego nie ćwiczyli. Zemsta i Kamila Klimczak. Zemsta, 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 esencjonalna chwała, gęsta zemsta, 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 rozkosz, dla której warto żyć, ta niebanalna i nieczęsta, kto przeżył ten stan, ten gotów cierpieć, by się mścić. Zemsta, 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 esencjonalna chwała. Zemsta, 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 rozkosz, dla której warto żyć. O, ukochany, weź i skrzywdź mnie, w zacności nudnej przestań tkwić.
I tak po mojej krzywdzie na swoje wyjść mi przyjdzie, bo się będę mścić. Zrób takie świństwo mi, co na nie przeciętnej świni nie stać jest. Ja ci odpłacić za nie na pewno będę w stanie najpiękniejszą zemst. Kto przeżył ten stan, ten gotów cierpieć, by się mścić. Zemsta, 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 esencjonalna chwała. Zemsta, 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 rozkoszy, dla której warto żyć. Nie to żałosne taki psztyczek, kamyczek drobny, słaby rzut. Na coś innego liczę, chcę z bólu zaskowyczeć, czuć odwetu głód. No, no, spróbuj celniej, mocniej jeszcze. Och, teraz tak jak trzeba cios. Od tego czasu trzeszczę i z bólu klnę i wrzeszczę. Zemsty to jest głos. Kto przeżył ten stan, ten gotów cierpieć, by się mścić. Zemsta, 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 esencjonalna chwała, chwała, gęsta, zemsta, 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 rozkoszy, dla której warto żyć. To była zemsta na jubileusz Krzysia Janickiego. Dziękuję bardzo, dziękuję Kamila. Kamila Klimczak i jej zemsta. Szanowni Państwo, dziękuję bardzo Kamilo, to było wspaniałe. Szanowne Panie, Szanowni Panowie, Fred Ebb i John Kender to autorzy. I myślę, Szanowni Państwo, że tutaj naprawdę już nie trzeba zupełnie niczego dodawać, prawda? Śpiewa Agata Ślazyk. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't carry away. He will hold me fast. I'll be home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loves me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. All the odds are in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. Everybody loves a winner, so
nobody loves me. Lady peaceful, lady happy, that's what I long to be. All the odds are in my favor. Something's about to begin. It's gotta happen. Happen sometime. Maybe this time I'll win. Szanowni Państwo, Agata Ślazyk się, ukłoń się Agata, błagam Cię. Agata Ślazyk. Wystarczy tych pieśni napływowych, obcych zupełnie. Wróćmy teraz do naszych źródeł. Proszę Państwa, dość dowcipów, żartów. Państwa to nie widzi. Na poważnie. Dwa kąciki proponujemy. Tak. Kącik historyczny, a potem edukacyjny. Tak jest. Zacznijmy przeto od kącika historycznego. To jest rodzaj quizu, proszę Państwa. Tak. Otóż zaczynam. Ile lat na Padole Ziemskim trwa już piwnica pod Baranami? Jeżeli ktoś wie, proszę... Aha, nie, to nie, to nie przycisk. Teraz proszę maila. Proszę maila albo SMS-em również też przyjmujemy. Ogłosimy, kto... Enter piwnica und so weiter, prawda? I wtedy my to bardzo precyzyjnie zbadamy i damy się zwycięzcy zaprosić na piwo, prawda? To jest oczywiste. Proszę Państwa, a teraz kącik edukacyjny. Tak, tak. Będziemy Państwa edukować na temat. Proszę Państwa, ja mam to zaszczyt zapowiedzieć. Za chwilę zaprezentujemy Państwu pierwszy hymn piwnicy pod Baranami. To coś fantastycznego, coś, co stało się, no właśnie, ile lat temu? No, 60. No, już pierwsze SMS-y przyszły do nas, tak. Okazuje się, że 65 lat temu, proszę Państwa, ten hymn powstał i ja mam zaszczyt stać na estradzie z dżentelmenami, którzy tenże hymn śpiewali premierowo, a byli to Tadeusz Kwinta! Tak to było! Oraz Miki Obłoński! Prawda? Śpiewałem. Jak umiałem, tak śpiewałem. Dołączyło do nas średnie. Mocno średnie pokolenie. Rafał Jędrzejczyk. Dziękuję bardzo. Jak się dobrze z nim śpiewa, mówię wam. No, zaraz to usłyszycie. Cudowne słowa. Zaraz ja usłyszycie. Tylko chciałem tak przy okazji zwierzyć się Państwu, że mam jedną podstawową pretensję do moich rodziców, która polega na tym, że no, krótko mówiąc, że ja mam lat 64. No to tak? Co? No, a piwnica ma... 65. No i rok piwnicy mi odebrali. No powinieneś być wdzięczny rodzicom, nie, że 65 lat temu przychodzili tutaj do nas, tak, do piwnicy, tak, śpiewali z nami. Nasz pierwszy piwniczny, tak, hymn. No i... Ale tyś się tego hymnu już wtedy uczył. No tak, bo ja tu bywałem w ciąży. No właśnie, ale nie swoim. Co nie swojej, powiesz? Swojej. No, proszę Państwa, tak czy śmak, tak, szło to tak. Państwo się skupią teraz przed ekranami. My zaśpiewamy próbnie, a potem będziemy, daj Boże, śpiewać to razem. Uwaga, od czego to się zaczyna? Od jaci. Aha, od jaci, tak. Zawsze się tak zaczynało. Uwaga, Jaci śrubkę wkręcę w radio, ole okadio, jaci śrubkę i tak dalej, o, na skraju alej. No co, troszeczkę, no, tak, proste, zaszczepiliśmy Państwa, to jeszcze raz powtórzmy, może dla zasady, tak, ale na razie my będziemy śpiewać. Państwo przed ekranami. Przed ekranami, oczywiście ja mówię do kamery, tak, tutaj, tak. No to uwaga, odjaci. I... Ja ci śrubkę wkręcę w radio, ole okadio, ja ci śrubkę i tak dalej.
rozumiem, że Państwo już to pojęli, więc jedziemy dalej. Nie wiem, czemu śpiewam te zwrotki. Nie wiem, czemu śpiewam tak czule. Leokadio, ja mam nagniotki. To widać, to. Leokadio, ty masz w oknie prymule. Mej miłości, chcę ci dać próbkę. Stoję w oknie, błagam cię nocą. Ach, pozwól w radio wkręcić ci. Delikatnie, delikatnie. Śrubkę. Sam nie wiem po co. I wszyscy. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Na skraju, ale jeszcze raz. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. O Leokadio, ja ci śrubkę i tak dalej. Na skraju, ale i zapętlamy. Ja ci śrubkę wkręcę w radio. Szanowni Państwo, ja myślę, że to będzie niedługo hymn Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, to jest wszystko w zasadzie, co mieliśmy w zanadrzu, chyba że jeszcze nie, ale to się może okaże. W każdym bądź razie dziękuję bardzo, dziękuję Państwu, dziękuję. Chciałem złożyć podziękowania na tle tego jakże wspaniałego hymnu. Przede wszystkim wszystkim solistom, wszystkim wspaniałym wykonawcom, którzy dzisiaj uświetnili i zaśpiewali wspaniale, uświetnili tą moją, ten mój jubileusz. Ja myślę, jak to powiedział, podsłyszałem, jak mówi Alosza Wdziejew, słusznie myślisz, mój wspaniały przyjacielu. Dziękuję oczywiście wszystkim muzykom za zaangażowanie i wspaniałą grę. Dziękuję naszemu mistrzowi oświetlenia, który zdaje się dzisiaj w ogóle nie świecił, ale za to robi zdjęcia, Łukaszowi Filakowi. Dziękuję naszym braciom kawalcom za nagłośnienie, pracę mikrofonów, Romkowi i Markowi. Dziękuję Tadziowi Oratowskiemu, który to wszystko tutaj realizuje. I Bogdanowi Mickowi dziękuję za, że się tak wyrażę, z ramienia, zorganizowanie tego mojego jubileuszu. Bardzo dziękuję, Bogdanie, bardzo dziękuję. A dla przypomnienia, osią jubileuszu był Krzysztof Janicki. Dziękuję bardzo, to wszystko, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, już na gorąco zapraszam na moje 40-lecie. Dziękuję bardzo, dziękuję, to wszystko.